Łukasz Praszka z GKS-em. Trener powiedział na konferencji prasowej, że zagraliście po prostu słabo. Takie jest też twoje zdanie? Zacznę może tak, że na pewno ten mecz boli, bo chcieliśmy wygrać drugi mecz rzędu. No ja uważam, że no dzisiaj nam brakło konkretów. Najbardziej widoczne w tym meczu było to, że po prostu źle podawaliśmy i mieliśmy dużo strat. I ja uważam, że to tak najbardziej zawiniło, to spowodowało, że ten mecz przegraliśmy. Zdziwiony jestem, że tak doświadczeni piłkarze, kiedy drużyna GKS-u Tychy podchodzi nieco wyżej, mają przerażenie w oczach, a tak to wyglądało przy pressingu przeciwnika. No tak jak mówię, no ciężko tak na gorąco coś konkretnego powiedzieć. Podtrzymuję to, co powiedziałem. No, ja uważam, że dzisiaj złymi zagraniami, tymi stratami naszymi niepotrzebnymi, złymi przyjęciami piłki przegraliśmy ten mecz. No i na następnym meczu musimy się skupić na tym, żeby wyjść i wygrać mecz. To może inaczej, z czego wynika brak stabilności w waszej grze? Bo to nie pierwszy raz po lepszym, wygranym spotkaniu wychodzicie, gracie słabo i przegrywacie. No właśnie, tutaj musimy znaleźć odpowiedź na to, bo tak jak pan powiedział tydzień temu, fajny mecz, mimo że tracimy bramkę na 1-1, to i tak wychodzimy i robimy swoje. Dzisiaj tracimy bramkę i, no i nie zrobiliśmy tego, co byśmy wszyscy chcieli, więc tak jak mówię, musimy przeanalizować, no bo zostały nam dwie kolejki, no i będziemy je po prostu chcieli wygrać. Konrad, obroniłeś strzał Nowaka głową przy dobitce. Niewiele zabrakło chyba, żebyś też to jeszcze wybił. Ale z drugiej strony tak się zastanawiam, gdzie byli w tym czasie obrońcy? Ciężkie pytanie, ciężko znaleźć odpowiedź. Myślę, że musimy iść na każdą piłkę i to jest taka odpowiedź, bo za dużo w ostatnim czasie popełniamy błędów i nie ma konkretów. Piłka nożna jest prosta, bo to jest strzelenie bramki i jej wybronienie. Tych konkretów nam dzisiaj zabrakło. Bo niestety no, nasz rywal stwarzał więcej sytuacji. No i to jest kłopot. Mamy teraz 3 dni, bo mieliśmy to dzisiaj wygrać. Takie było nasze nastawienie, takie było nasze podejście do tego meczu, ale tak się nie stało i każdy z nas jest delikatnie mówiąc bardzo zły i niech już będzie ta sobota. Zaskakujące jest to, że to nie był rywal, który grał w fenomenalną piłkę nożną tutaj na Suzuki Arenie. Po prostu no, zagrali swoje, Solidnie, wykorzystali tak. wasze błędy i wygrali 1 do 0. Z tym się zgodzę. Zagrali solidnie, a my nie zagraliśmy solidnie, bo my popełnialiśmy zbyt dużo prostych błędów, które po prostu dały rywalom troszeczkę więcej pewności siebie. To, że się nakręcali i nas po prostu skarcili za to, że my nie potrafiliśmy utrzymać tej koncentracji, która między innymi była w ostatnim spotkaniu, bo mimo tego, że też nie wszystko nam wzorowo wychodziło, to potrafiliśmy wznieść się na wyżynę. Dzisiaj brakło tego. I my musimy znaleźć te rezerwy, bo one muszą być w każdym meczu. My mieliśmy te wszystkie spotkania po tej przerwie wygrać i dzisiaj jego nie wygraliśmy i dlatego nie jest to tak, jak sobie planowaliśmy, ale no mówię, no na pewno musimy zdecydowanie być konkretniejsi w tych niepołomicach. A jak to jest z tą pewnością u Was? Bo mam takie wrażenie, że w trudnych sytuacjach zaczynacie ją tracić. Co ja mogę powiedzieć? No, do bramki to zawsze zupełnie inaczej wygląda na pewno niż Państwo to widzą z boku. Ta pewność gdzieś tam, no, czasami bywa tak, że po stracie bramki nagle się pojawia takie rozluźnienie, że jednak to gra nie wychodzi, bo tak naprawdę jak było 1-1 ze Skrą, no to zagraliśmy bardzo dobre zawody w drugiej połowie. Dzisiaj też z takim zaangażowaniem i takim podejściem wyszliśmy na tę drugą połowę, no ale jednak tego czegoś brakło i konkretów, po prostu brakło nam konkretów. No właśnie a propos tej drugiej połowy, zastanawiam się, jak wyglądała wasza rozmowa, wasze motywowanie się w szatni w przerwie, bo po całkiem przyzwoitej pierwszej połowie wyszliście na drugą i was nie było. Tak to wyglądało? Tak to wyglądało. No właśnie, no to jest bardzo przykre, że to tak wyglądało, bo no mówię, my jesteśmy drużyną, która grała awans i takie połowy nie mogą nam się zdarzać.
i musimy po prostu w każdym meczu udowadniać do samego końca, że my chcemy wygrywać. Te cechy wolicjonalne to jedno, ale ten luz piłkarski. Jego, myślę, że dzisiaj tego brakło, bo każdy chciał, jestem przekonany na 1000000%, że każdy z tych chłopaków chciał to wygrać. To serce dał i tą wątrobę się wypruł, bo każdy zrobił co mógł, żeby wygrać, ale tego odrobina spokoju i tego luzu piłkarskiego, myślę, nam brakło i on musi wrócić w Niepołomicach i po prostu tylko tym możemy te 3 ostatnie mecze w tym roku zakończyć zwycięsko, jeżeli ten luz piłkarski będzie od pierwszej minuty, a nie tylko w niektórych fragmentach meczu.